Cześć, witam Was serdecznie na kanale Nurencki. Dziś jesteśmy nad jeziorem Siecino i rozpoczynam szkolenie z nurkowania w suchym skafandrze. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby wszystko poszło pozytywnie. Jesteście ciekawi, jak to wygląda, zapraszam Was do oglądania. Szkolenie przeprowadzi ekipa z Płetwala, z Centrum Nurkowego w Poznaniu. Szkolenie to odbędzie się w ramach stypendium Santi. Listę sponsorów stypendiów znajdziecie na końcu filmu. A ja teraz lecę zwiedzić okolice i za chwilę rozpoczynamy szkolenie. Bardzo fajne miejsce, urokliwe, jest taki mały stawik, jezioro fajne, które ma bardzo dobrą wizurę. No muszę Wam powiedzieć, wizura jest super. Wszedłem na chwilę na pomost i jest naprawdę widoczność bardzo dobra. Sprawdzimy oczywiście to pod wodą, ale wydaje mi się, że jest idealnie. Już się nie mogę doczekać, kiedy zanurzymy się w otchłań. Tak. Samo to, że on jest już tutaj. Koncentrację pod wodą, no bo jednak, żeby raz nie haczyć głową przy niektórych. Zostałem przeszkolony, jakie będziemy wykonywać ćwiczenia z podstaw dotyczących skafandra, jego budowy, jak upuszczać powietrze. Także teraz przyszedł czas na sprawdzian pod wodą. Ubieramy się i lecimy. Związanych z odpinaniem, przypinaniem inflatora czy przewodu do swojego skafandra. No bardzo, bardzo fajnie. Potem parę minut pływaliśmy jeszcze razem 45 minut nurek, także uważam, że bardzo dobry. Lecimy się teraz rozebrać, napić i potem chodźmy drugi raz. Nawodnienie, ważna rzecz. Jesteśmy gotowi na
drugiego nura i wchodzimy. Super. Lecimy pod wodę. Jesteśmy już po drugim nurku. 43 minuty byliśmy pod wodą. Bardzo fajnie. Starałem się utrzymywać trym. Nawet chyba mi się udało stanąć pionowo głową do dołu. No bardzo fajnie, dobrze się czułem. Jest taki zrelaksowany. No fajnie, fajnie. To jednak warto szkolić się i podnosić swoje umiejętności. Kurs zaliczony, mam kolejny certyfikat Dry Suit Diver. Jeśli jesteście ciekawi kolejnych moich kroków nurkowych, zapraszam Was na mój kanał. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!